Witam wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Farmer z Wielkopolski. Witam wszystkich serdecznie Was drugiego dnia właśnie ferii zimowych. No i moi drodzy, witam serdecznie na ten moment w ostatnim filmie przez te 3 dni. Teraz nie będzie najbliższych filmów z farmy, nawet i 4 albo i więcej. No bo właśnie dzisiaj mamy wtorek, mamy godzinę po 12:00, już teraz nie będę sprawdzał na zegarku, ale było po 12:00, jak wychodziłem z domu, więc gdzieś tak około jest na zegarku zapewne, albo i dłużej, już dalej pewnie. No i moi drodzy, co, witam serdecznie Was przygotowania paszy dla królików, bo nie będzie mnie przez 3 dni w domu do piątku, ale chociażby tego, no to dla Was chcę nagrać sporządzanie paszy, przez co mama będzie karmiła króliki za mnie, albo tata mnie nie będzie w domu, więc szczególnie tutaj chcę uszykować, żeby rodzice w razie czego nie mieli problemu, że nie utworzyłem paszy na zapas i muszą sami łazić w tej wewte, żeby zrobić, więc ale się za to zabieram. Pasza będzie się składała z jęczmienia, czyli zboża, które wczoraj żeście widzieli w filmie, w tym pojemniku. Jeszcze miał być pojemnik czyszczony, ale jednak zostawię tak, już wrócę do domu na farmie po feriach mini, bo na 3 dni wyjeżdżam, więc generalnie moi drodzy, zobaczcie sami, jak to będzie wyglądało. Więc na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza, udostępnieniu innym oraz zadawaniu masy pytań do Q&A, a także zapraszam na kanały, które są standardowo wymieniane. Paszę będę sypywał tutaj ze zbożem do tego wiadra. Powinno tej paszy za dużo nie wyjść, no bo codziennie i nie będziemy przecież dawać, więc muszę coś mamie tutaj powiedzieć, żeby wiedziała. Więc myślę, że początek będzie inaczej wyglądał. Mianowicie jęczmień już żeście widzieli, jak tutaj wygląda, więc swoją drogą tak to wygląda. Króliki, powiem wam, że jedzą ten jęczmień tyle, że dadzą radę zjeść, więc widać, że mi smakuje lepiej niż owies. Natomiast tutaj mam granulowaną paszę. Więc zacznę od nasypywania do wiadra paszy. Więc tak trochę na przemian, trochę zboża, trochę paszy, trochę tego, trochę tego. A zresztą zobaczycie już sami, więc sypnę sobie gdzieś, gdzie takie dwa opakowania granulatu dla królików. Więc no, moi drodzy, pasza jest. Więc się z tego cieszę, że chociażby mam nadzieję, że mi nie braknie, więc powinno to wystarczyć. Zboże nie muszę się martwić, bo teraz mam w takim pojemniku, to myślę, że też powinno na dłużej wystarczyć. No tak, żeby to było wymieszane, więc gdzieś w taki sposób wymieszam po 3 takie pojemniczki małe, żeby to też miało ręce i nogi, więc pasza gdzieś tak będzie składać. Może ona jeszcze powinna być kukurydza, trochę tego, no niestety nie mam. W tym roku, moi drodzy, jak będzie ogródek, będą prace w ogrodzie robione, to także będziecie mogli się spodziewać na kanale, co tam się jeszcze będzie działo. Więc jeżeli nie chcecie przegapić nowych filmów czy vlogów, a teraz tych vlogów i filmów będzie sporo na kanale, to zachęcam do bycia na bieżąco. Co prawda nie mówię zawsze tego na filmach, ale osoby chętne, które chcą być, a naprawdę zbliżamy się wielkimi krokami też do 400 widzów, więc moi drodzy, fajnie, fajna sprawa. 400 widzów myślę, że niedługo osiągniemy, tam brakuje akurat 4 albo 5 widzów, jak z tego co sprawdzałem, więc no naprawdę wielkimi krokami się zbliżamy. O, i już troszeczkę mamy zrobionej tej paszy na 3 dni, więc to będzie już na jutro, czyli środa, bo dzisiaj dostaną suchego siana, który w worku cały czas jest od niedzieli, co wtedy przyniosłem i wtedy to byłem u wujka na gospodarstwie, więc myślę, że tutaj jeszcze nasypię trochę paszy i więcej jęczmienia, więc na tym będzie pasza zakończona. Ale za to, moi drodzy, jak widzicie teraz na kanale, chcę, żeby jeszcze codziennie odcinki wychodziły, tak samo vlogi, więc myślę, że to się uda. I swoją drogą zachęcam i oglądajcie do samego końca oraz zadawajcie te masę pytań do Q&A, bo naprawdę chcę te Q&A dla Was nagrać,
Jestem ciekaw, kiedy to nastąpi, bo powiem wam, że naprawdę pytań mało widzę do Q&A, a naprawdę chciałbym, żeby to Q&A się odbyło, abyście widzieli na tym kanale, więc bardzo fajnie by wyglądało, jeżeli byłyby pytanka, masę pytań w sumie do Q&A, żeby było te Q&A dla was nagrać. Dobra, myślę, że tyle powinno wystarczyć, bo te wiadro tutaj zostanie w tym miejscu, bo po prostu przyjdzie z pojemnikiem, tym co wczoraj w porannych obrządkach dla was nagrywałem i widzieliście, czym paszę, ze zbożem niosę do kur, jak i do królików. Więc wystarczy nam, aby do wiaderka wrzucić do wiadra i od razu będzie nakładzone, więc swoją drogą taka oto pasza powinna wyglądać. Zaraz zobaczycie zdjęcie na miniaturkę stworzenia paszy, stworzonej już paszy. Właśnie już jest stworzona, więc coś fajnego. Więc moi drodzy, czyszczenie pojemnika drugiego o takiej samej pojemności, czyli 50 kg, bo w takim jednym się zmieści tu 50 kg. Więc jeszcze tutaj jęczmienia trochę mam, więc jak już się trochę opróżni miejsca, to będę musiał pamiętać, żeby tutaj resztę dosypać, więc swoją drogą tak to też w sumie by się prezentowało, jeżeli chodzi o to. Natomiast pasza jak pasza została stworzona, więc już na miniaturkę wam robię zdjęcie. O, więc proszę bardzo. Czyli no, jęczmień, granulat i tak to też wygląda, jeżeli chodzi o stworzenie paszy. Myślę, że króliki będą zadowolone, że przez gospodarza została pasza zrobiona, a przez rodziców moich na przykład będzie dostarczona, żeby jadły, więc na 3 dni powinno wystarczyć. Jak przyjadę na farmę, to w piątek będę musiał pamiętać, żeby sprawdzić, czy dużo tej paszy zeszło, czy też nie, bo sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, więc jestem ciekaw naprawdę, czy będzie im jadło, czy też nie. Ważne, żeby jadły, żeby rosły, zdrowe były. No a przede wszystkim, moi drodzy, nad hodowlą królików pojawią się nowe filmy. No mówię, z farmy kolejne filmy, które będą się pojawiać, to oczekujcie, że mogą się pojawić także w drugim tygodniu ferii, bo jadę na mini ferie do Agrozatosiaka. No moi drodzy, więc oczekujcie, że jakieś tam filmy lub vlogi mogą się pojawić z jego farmy, ale zobaczymy, co tam jeszcze wyjdzie i jak tam się zgodzi na nagrywanie, więc jeżeli to oglądasz, to cię serdecznie, kolego, pozdrawiam, więc oczywiście was wszystkich także pozdrawiam. No i moi drodzy, co? Myślę, że na dzisiaj to jest tyle. Króciutki film, ale na dzisiaj, także we wtorek ten film oglądacie, więc moi drodzy, łapeczka w górę, komentarz, udostępnijcie, nam zadawajcie masę pytań do Q&A. No i trzymajcie się do następnego filmu. Na razie. Cześć.